Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Wojtas, mięśnie, Spejson, karta miejska i autobus. Walo, mózg. Esesmański hełm wielicie grubym. Wiadomości lokalne. Na warszawskim Grochowie policja ujęła dziś poszukiwanego od dłuższego czasu dilera narkotyków. Policjanci urządzili obławę w domu przestępcy, lecz Sebastian Z. zdołał uciec przez balkon, zabierając ze sobą torbę zawierającą prawdopodobnie narkotyki i pieniądze pochodzące z nielegalnego procederu. Po krótkim pościgu sprawca został ujęty w okolicach Ronda Wiatraczna. Wcześniej jednak zdołał ukryć torbę prawdopodobnie na torowisku. Siatka z pieniędzmi nie została odnaleziona. Marna to pociecha dla przestępcy, bo trafi on na kratki na co najmniej 3 lata, a po takim czasie papierowe banknoty ulegną biodegradacji. No mamo, no weź, to nie świruj, ciekawe było, no! Długo się jeszcze będziesz modlił nad tą zupą? No co tam, mordo? Ile razy mówiłam, że nie ma telefona przy obiedzie? No właśnie oglądam. Zaraz będę, tylko muszę zupę dojeść. I śmieci wyrzucić. Taki dealer, jak się długo nie rozliczał, to mógł mieć w tej siatce nawet 1000. A kto wie, może jeszcze do tej torebki kilka blancików spakował. Najlepsze jest to, że gościu prędko nie wyjdzie, więc nie będzie miał żalu, jak sobie trochę tej kaski pożyczymy. No to na co czekamy? Właśnie nie wiem, ruchy, zanim też ktoś wpadnie na taki pomysł! Widocznie nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł. A plan był taki idealny. I teraz wszystko psów ten... Dupsko. Nie no, nie wszystko stracone. Jak jeszcze szukają, to znaczy, że nikt nie znalazł, nie? No dobra, idziemy. W końcu nic lepszego do roboty nie mamy. Co jest, cieślak? Zgubiłeś coś? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz raz, dwa, trzy. Dobra, Walu, w końcu każdy ma telewizor i każdy wie, co tu jest schowane. Tata, patrz! O kur... Siateczka! Szybko trzeba powstrzymać cieślaka! Legia Warszawa to najlepszy klub! Zaczekaj! Przecież teraz Wojtas jest fajterem! Co? Ale te ruchy, Wojtas, nie ma czasu! Oddawaj, co nie twoje! A może twoje? Raz, dwa, trzy! O! Raz, dwa, trzy! Knockout, kurwa, raz, dwa, trzy! Co my tu mamy? A co to za wygupy? A dobra, macie! Możecie sobie to zedrzeć! Wiedział, że ze mną nie pójdzie mu tak łatwo, to oddał po dobroci. Coś za łatwo odpuścił. Co jest w siatce? Gówno. Co? No niby dobrze, że ktoś sprząta po psie, ale powinien to wyrzucić do kosza, kurwa. I co? No i nic, szukamy dalej. Dobra, mordy, wiecie co? To nie ma sensu, zostaliśmy tylko my. Chodźmy do Spelunu. Ryju! Ogarnij się, to ciągle gdzieś tu jest. Tak łatwo chcesz odpuścić? Czekajcie! Przecież w telewizorze mówili, że to jest gdzieś na Wiatraczna, nie? No i? No to może nie chodziło o rondo. No bo jeszcze oprócz wiatraka, tak, Ronda Wiatraczna, jest ulica Wiatraczna. Co od ronda wychodzi? No ale po Wiatracznej nie jeżdżą tramwaja, to miało być gdzieś na torowisku. Ty, ale Wiatraczna dochodzi do torów pociągowych. I może to tam? Dobra, Wojtas, przestań bredzić, ja tu jestem od myślenia. Idziemy na tory kolejowe na końcu Wiatracznej! Kurde, ciemno, a komórę mam rozładowaną, żeby poświecić. A moja nie ma latarki. Czyli świecę ja. Patrzcie, chyba nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł. A co tu się wypawia? Zjeżdżaj, Rudy, bo zaraz dostaniesz klapsa na dziąsło. Myślicie, że nie wiem, czego tu szukacie? Ukrytej fosy! Ale nic z tego! Pieniądze znajdę ja i oddam je do prawowitych właścicieli, czyli do pokłatuły. Chyba śnić! O kurde, chyba się... Widzicie to? Siateczka! O kurna! Co tam jest? Sami zobaczcie! No i pięknie, przywłaszczenie mienia należącego do policji i już dzwonimy do pokłatuły! Kurde, ale w to pana jak uciekniemy, to Rudy nakabluje, kto to znalazł. Czekajcie, mam plan. Spejson, dawaj kubeł i zasłońcie mnie. Dobra, Rudy, wygrałeś! Masz tu swoją siateczkę! No, macie szczęście! Halo? Pakłatua? Dobra, zawijamy się stąd. 97, 98, 99 i... stówka. 10 patoli. Ziomeczki, jesteśmy bogaci.